Stanisław Lem, Cyberiada, Wyprawa Szósta, czyli jak Trul i Klapałcjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać. Fragment czyta Marcin Krzywicki. Gwiazdy dawno już znikły w pomroce powszechnej, i lecieli tak po omacku, aż naraz statkiem rzuciło, że wszystkie sprzęty, garnki i narzędzia załomotały, i poczuli jak lecą gdzieś i to coraz szybciej. Wreszcie gruchnęło przeraźliwie i statek dość miękko osiadłszy, znieruchomiał w pochyleniu, jakby się w coś nieruchomego wbił dziobem. Oni więc do okien, lecz na zewnątrz ćma zupełna, choć oko wykol. A już łomoc słychać! Ktoś niewiadomy, a straszliwej siły przemocą się do wnętrza dobiera, że ściany skaczą. Teraz dopiero mniejsze poczuli zaufanie do rozumnej swej bezbronności, lecz próżne poniewczasie żale. Więc tylko, aby im klapy nie popsuto siłą, sami ją od środka odemknęli. Patrzą, a w otwór ktoś w gębę wsadza. Tak wielką, że o tym, aby mógł cały w ślad za nią wejść, i mowy nie ma. Gęba zaś niewymownie przykra, oczyckami cała, od góry do dołu, wzdłuż i w poprzek wysadzana i ma też jakby nos piłowaty i szczęki, nieszczęki, hakowate i stalowe. Nie rusza się, cała szczelnie we framugę wpasowana i tylko oczy jej złodziejsko latają na wsze strony. Każda zaś ich grupka inną obejmuje część otoczenia, a wyraz mają taki, jakby szacowały, czy się to wszystko uczciwie opłaci. Nawet ktoś daleko głupszy od konstruktorów pojąłby, co znaczy to wypatrywanie, bo nadzwyczaj wymowne. Czego, powiada wreszcie trul, tym bezwstydnym łypaniem dziejącym się w milczeniu rozwścieczony. Czego chcesz, mordo zakazana? Ja jestem sam konstruktor trul, omnipotencjator ogólny, a to jest mój przyjaciel, klapaucjusz. Też sława i znakomitość. I lecieliśmy tym naszym statkiem turystycznie, więc proszę natychmiast zabrać twarz i wyprowadzić nas z tego niejasnego miejsca pełnego zapewne nieczystości i skierować nas w porządną, czystą próżnię. Gdyż w przeciwnym wypadku złożymy zażalenie i rozkręcą cię w drobny szmelc, ty śmieciarzu. Czy słyszysz, co mówię? Lecz ów nic, tylko dalej łypie i jakby coś sobie oblicza, kalkuluje czy jak. Słuchaj no, po krako rozpałęszona, woła tról, już się z niczym nie licząc, choć go klapałcjusz szturcha dla pomiarkowania. Nie mamy ani złota, ani srebra, ani żadnych klejnotów, więc wypuść nas stąd zaraz, a przede wszystkim zabierz tę swoją wielką gębę, bo niewymownie przykra. A ty, zwrócił się do klapałcjusza, nie szturchaj mnie dla pomiarkowania, bo mam własny rozum i wiem, jak do kogo trzeba mówić. Nie potrzebuję ja, odezwie się nagle gęba, zwracając tysiąc oczu ognistych na trulla. Samego tylko złota lub srebra, a mówić do mnie należy delikatnie i z poszanowaniem. Albowiem jestem zbójcą z dyplomem kształconym i bardzo z natury nerwowym. Nie takich też jak wy, miewałem ja już u siebie i dosadzałem ich, jak chciałem. I kiedy wam wszystko skuję. Też wyjdzie z was słodycz. Nazywam się Gębon. Mam trzydzieści arszenów w każdą stronę i faktycznie rabuję kosztowności, ale w sposób naukowy i nowoczesny. To jest, zbieram drogocenne sekreta, skarby wiedzy, autentyczne prawdy i w ogóle całą wartościową informację. A teraz jazda. Dawać ją tu, bo jak nie, to gwizdnę! – Liczę do pięciu. Raz, dwa, trzy. Doliczył, a że mu nic nie dali, rzeczywiście gwizdnął, aż im uszy mało nie poodpadały. A klapałc już pojął, że ten dyploj, o którym tu bylcy ze strachem mówili, to był właśnie dyplom, widać na jakiejś akademii zbrodniarstwa zdobyty. Trul zaś aż się za głowę chwycił rękami, bo gębon miał głos, wedle wzrostu. — Nic ci nie damy! — zawołał, a już pobiegł od razu po watę. — I zabieraj zaraz gębę! — Jeśli gębę zabiorę, to rękę wsadzę! — gębon na to. — A mam sążnistą, cęgowaną i ciężką, że niech Bóg broni! Uwaga! Zaczynam! I rzeczywiście, wata, którą przyniósł Klapaucjusz, okazała się już niepotrzebna, bo gęba znikła, a pojawiło się łapsko. Zękate, stalowe, niechlujne i pazurno-łopaciaste. I zaczyna grzebać, łamiąc sofy i szafy i przegrody, aż blachy zaskrzytały. Trul i już uciekają przed łapskiem do stosu atomowego i co się który palec zbliży, to go z wierzchu bac, bac, kociubą. Rozgniewał się wreszcie zbójca z dyplomem, znów gębę wraził we framugę i tak rzecze. — Radzę wam dobrze! Układajcie się ze mną zaraz, bo jak nie, to odłożę was na później na samym dnie mego dołu z zapasami i śmieciem przytrzasnę i kamieniami docisnę, że się nie podźwigniecie i rdza zeżre was na wylot. Już nie takim radę dawałem. Macie wóz lub przewóz. Trul nie chciał nawet myśleć o układach, ale Klapałc już nie był od tego i pyta, czego właściwie dyplomant sobie życzy. Taką mowę lubię on na to. Zbieram skarby wiedzy, gdyż takie jest moje zamiłowanie życiowe. Płynące z wyższego wykształcenia i praktycznego wglądu w istotę rzeczy. Zwłaszcza, że zazwyczajne skarby, których zbójcy Prostakowie łakną, nic nie można tu kupić. Natomiast wiedza syci głód poznania. Wiadomo zaś, że wszystko co istnieje jest informacją, a więc zbieram ją od wieków i będę to czynił dalej. Co prawda nie jestem i od tego, aby wziąć jakieś złoto lub klejnoty, bo to ładne. Cieszy oko i można powiesić. Ale tylko ubocznie, jak się trafi okazja. Zaznaczam, że za fałszywe prawdy bijam, tak samo jak za fałszywe kruszce, bo jestem wyrafinowany i łaknę autentyczności. Niby jakiej to autentycznej i drogocennej informacji pożądasz? Pyta już Wszelkiej, byle prawdziwej. Tamten na to. Każda może się przygodzić na okoliczność życiową. Mam już wądoły moje i lochy pełnawe, ale się jeszcze drugie tyle pomieści. Gadajcie co wiecie i umiecie, a ja sobie zapiszę. Tylko prędko. Ładna historia, Plapałc już szepce trullowi na ucho. Przecież on tu nas może wiek trzymać, zanim mu mu powiemy, co sami wiemy, wszak olbrzymia jest nasza mądrość. Czekaj, tról na to. To już ja z nim będę paktował, i głośno mówi. Słuchaj no ty zbóju dyplomowany. Co się tyczy złota, to posiadamy informacje warte wszystkich innych. Gdyż to jest przepis, jak się robi złoto z atomów. Powiedzmy na początek z atomów wodoru, bo w kosmosie ich bez liku. Chcesz ten przepis, to dobrze, a potem nas spuścisz. Już mam całą skrzynię takich recept. Gęba na to, oczy wybałuszając gniewnie. A wszystkie na nic. Nie dam się oszukać więcej. Przepis pierwej trzeba wypróbować. Czemu nie? Można. Masz garnek? Nie mam. To nic. Można i bez garnka. Byle się spieszyć. Trul na to. Przepis jest prosty. Tyle atomów wodoru, ile zaważy atom złota, to jest 87. Wodorowe trzeba wpierw z elektronów obłuskać, potem protony skuglać, wyrobić ciasto jądrowe, aż się pokażą mezony. I wtedy ładnie elektronami poobsadzać dookoła... Wtedy już masz czyste złoto. Patrz. Zaczął trul łapać atomy. Z elektronów obiera. Protony mieści, aż mu palców nie widać. Tak migają. Wyrobił ciasto protonowe, zakręcił elektronami wokół i do następnego atomu. Nie minęło i pięć minut, a miał w rękach bryłkę szczerego złota. Podał ją gębie, ta nadgryzła, kiwnęła i mówi. Owszem, złoto. Ale ja tak prędko za atomami uganiać się nie dam rady. Za wielki jestem. To nic, damy ci odpowiedni aparacik nęci go tról. Pomyśl, można w ten sposób przerobić wszystko na złoto nie tylko wodór damy ci recepty także na inne atomy. Cały kosmos można uczynić złotym, byle się przyłożyć. Jeśli by cały był ze złota, to ono straci wszelką wartość. Gębon praktyczny na to. Nie, na nic mi wasz przepis. To znaczy, owszem, zapisałem go, ale mało tego. Skarbów wiedzy pragnę. Ale co chcesz wiedzieć, ulicha ciężkiego? Wszystko. Popatrzył tról na klapałcjusza. już Klapałcjusz na trulla i mówi ten ostatni tak. Jeśli wielką klątwą zaklniesz się i przysięgą za że nas puścisz, zaraz potem, co my ci damy, informacji o wszech informacji, to jest sporządzimy ci własnoręcznie demona drugiego rodzaju, który jest magiczny, termodynamiczny, nieklasyczny i statystyczny, i będzie ci ze starej beczułki lub kichnięcia choćby ekstrahował i znosił informacje o wszystkim, co było, co jest, co może być i co będzie. I nie ma demona nad tego demona, bo on jest drugiego rodzaju, a więc jeśli go chcesz, to gadaj zaraz. Zbójca dyplomowany był nieufny. Nie od razu przystał na warunki, ale wreszcie złożył przysięgę z zastrzeżeniem, że pierwej musi powstać demon i udowodnić swą wszechinformacyjną potęgę. Trul przystał na to. Uważaj teraz, wielko gęby, mówi. Czy masz gdzieś u siebie powietrze? Bo bez powietrza demon działać nie może. Niby mam trochę, gępon na to. Ale nie całkiem czyste, bo się zastało. Nie szkodzi, może być nawet zgniłe. To nie ma znaczenia, mówią konstruktorzy. Prowadź nas, gdzie to powietrze, a wszystko ci pokażemy. Wypuścił ich więc ze statku, odsunąwszy gębę. Poszli za nim, a on prowadzi ich do siebie. Nogi ma jak wieże, plecy jak przepaść, a cały od wieków niemyty, niesmarowany, więc zgrzyta do niemożliwości. I wchodzą za nim do korytarzy piwnicznych, po drodze pełno worków zbutwiałych. Chciwiec trzyma w nich zrabowane informacje, pęczkami i paczkami ułożonych, sznurkami przewiązanych, a co ważniejsze, co cenniejsze, to podkreślone czerwonym ołówkiem. A na ścianie lochu. Wisi olbrzymi katalog, łańcuchem rdzą zjedzonym, do głazu przykuty, i w nim są działy wszelkie. A na samym początku, od A, wszystko się zaczyna. Spojrzał trull idzie dalej. Echo głuche odpowiada. Krzywi się on i klapałc bo choć pełno nagrabionych informacji autentycznych i kosztownych, to jednak wszędzie, gdzie wzrok, obrócić same pieczary, śmieciary. I piwnice, śmietnice. Powietrza wszędzie pełno, lecz całkiem zgniłego. Stanęli i tról mówi: Uważaj! Powietrze jest z atomów. A te atomy skaczą sobie na wsze strony i zderzają się z sobą miliardy razy na sekundę w każdym mikromilimetrze sześciennym. I na tym właśnie polega gaz, że tak skaczą i trykają się wiecznie. Wszelako, choć skaczą na oślep, i przypadkiem. To, ponieważ w każdej szpareczce jest ich miliardy miliardów, skutek tej liczebności z owych podskoków i podrygów układają się między nimi spowodowane czystym trafem ważkie konfiguracje. Czy wiesz, Koniu, co to takiego konfiguracja? Proszę mnie nie obrażać, On na to, albowiem nie jestem zbójem prostym i nieokrzesanym, lecz wyrafinowanym z dyplomem i dlatego bardzo nerwowym. Dobrze. Więc z tych atomowych skoków powstają ważkie, to jest znaczące konfiguracje, nie przymierzając tak, jakbyś powiedzmy na oślep strzelał do ściany, a trafienia ułożyłyby się w jakąś literę. Co w skali wielkiej jest rzadkie i mało prawdopodobne, to w gazie atomowym jest powszechne i nieustanne. A to dla tych bilionowych tryknięć w każdej stutysięcznej cząsteczce sekundy. Lecz problem jest oto taki. Każdej szczypcie powietrza doprawdy układają się z fików i drygów atomowych ważkie prawdy i doniosłe sentencje, ale równocześnie powstają tam skoki i odskoki najzupełniej bezsensowne. I tych drugich jest tysiące razy więcej niż tamtych. Choć więc i dawniej wiedziano, że teraz oto przed Twoim nosem piłowatym w każdym miligramie powietrza powstają w ułamkach sekund fragmenty tych poematów, które zostaną napisane dopiero za milion lat i których prawd wspaniałych i rozwiązania wszelkich zagadek bytu i tajemnic jego to nie było sposobu, aby te informacje całą wyosobnić, tym bardziej, że ledwo się atomy łebkami trykną i w jakąś treść ułożą już rozlecą się, a razem z nimi i ona przepadnie może na zawsze. A więc cały dowcip w tym, aby zbudować selektor, który będzie wybierał tylko to, co w bieganinie atomów sensowne. Oto i cała idea demona drugiego rodzaju. Pojąłeś że cokolwiek wielki gębonie? Idzie uważasz o to, aby demon ekstrahował z atomowych tańców tylko prawdziwą informację. To jest teorematy matematyczne i żurnale mud, i wzory, i kroniki historii? I przepisy na placek jonowy, i sposoby cerowania oraz prania pancerzy azbestowych, i wiersze, i porady naukowe, i almanachy, i kalendarze, i talne wieści o tym, co kiedyś zaszło, i wszystko to, co gazety pisały i piszą w całym kosmosie, i książki telefoniczne, jeszcze niewydrukowane. Dość, dość, zawołał Gębon, przestań wreszcie. I co z tego, że te atomy tak się składają, kiedy zaraz się rozlatują? I wcale nie wierzę, aby można było oddzielić prawdy bezcenne od wszelakiego drygania i podskakiwania drobin powietrznych, które nie ma żadnego sensu i nikomu jest na nic. A więc doprawdy jesteś mniej głupi niż sądziłem, rzekł Trul, ponieważ istotnie trudność ciała w tym tylko, aby tę selekcje uruchomić. Ja wcale cię o jej możliwości nie zamierzam przekonywać teoretycznie, ale zgodnie z obietnicą zaraz tu na poczekaniu zbuduję demona drugiego rodzaju, abyś naocznie pojął cudowną doskonałość tego wszechinformatora. Co do ciebie, musisz tylko dostarczyć mi pudło. Może być niewielkie, ale szczelne. Zrobimy w nim maluteńką dziureczkę końcem szpilki i posadzimy demona nad tym otworkiem. I siedząc ochrakiem będzie wypuszczał z pudła tylko informację sensowną, a poza nią nic więcej. Gdy się, albowiem, tylko jakaś kubka atomów tak ze stroi trafem, że będzie coś znaczyła, to demon zaraz capią za łeb i natychmiast znaczenie owo spisze specjalnym pisakiem brylantowym na wstędze papierowej, której trzeba przygotować mu co niemiara, gdyż będzie działał dzień i noc i dzień. Aż kosmos ustanie. Prędzej nie. Przy tym 100 miliardów razy na sekundę. Co sam zobaczysz, bo właśnie tak działa demon drugiego rodzaju. Z tymi słowy poszedł tról na statek, by sporządzić demona. A gębon pyta tymczasem klapałcjusza. A, jaki jest demon pierwszego rodzaju? O, ten mniej ciekawy. To zwykły demon termodynamiczny, który tylko tyle umierze przez otworek wypuszcza atomy szybkie, a powolnych nie. I takim sposobem powstaje perpetuum mobile termodynamiczne. Wszelako z informacją nie ma to nic wspólnego, więc przygotuj lepiej naczynie z dziurką, bo trul zaraz wróci. Poszedł zbójca z dyplomem do drugiej piwnicy, nałomotał tam blachami, naklął się, nakopał żelastwa, nabrodził w nim aż wyciągnął z spod blach starą beczkę pustą. Żelazną. Zrobił w niej malutką dziurkę i wraca, a właśnie nadchodzi trul z demonem w ręku. Beczka była pełna zgniłego powietrza, że nos chciał odpaść, gdy się go do otworka zbliżyło. Ale demonowi nie robi to żadnej różnicy. Posadził trultę, okruszynkę okrakiem nad dziurką na beczce, założył u góry wielki bęben z taśmą papierową, podprowadził ją pod pisaczek brylantowy, który z ochoty już się trzęsie i zaczęło się wystukiwanie. Stuk puk, stuk puk. Jak w jakim urzędzie telegraficznym, lecz milion razy szybciej. Tylko drżało i wibrowało maleńkie pióreczko z brylancikiem na koniuszku, a wstęga z informacją jeła powoli spływać zapisana na bardzo brudną i wyjątkowo zaśmieconą podłogę piwnicy. Siadł obok beczki zbój gębon, podnosi do stu oczu wstęgę papierową i odczytuje, co też tam wyławia demon jako sitko informacji z atomowego podskakiwania wiecznego. I tak zaraz pochłonęły go te ważkie treści, że ani widział, jak obaj konstruktorzy, czym prędzej wyszli z piwnicy, wzięli statek swój za stery, szarpnęli raz, drugi, trzeci, aż wydobyli go z owej zapadni, w którą ich zbój wtrącił. Skoczyli do środka i pomknęli przed siebie tak szybko, jak się tylko dało, albowiem wiedzieli, że choć ich demon działa. Domyślali się zarazem, że działania tego rezultaty obdarzą demona bogactwem większym od upragnionego. Ów zaś siedział o beczkę oparty i w popiskiwaniu pisaka brylantowego, którym demon spisywał na wstędze papierowej wszystko, czego się od atomów drgających dowiadywał, czytał o tym, jak się wije arlebardzkie wiją i że córka króla petyckiego z Labaudi zwała się Garbunda. I co jadł na drugie śniadanie Fryderyk II, król bladawców, nim wojnę wypowiedział Gwendolinom? I ile powłok elektronowych liczyłby sobie atom Terminolium, gdyby taki pierwiastek był możliwy? I jakie są wymiary dziurki tylnej małego ptaszka, zwanego kurkucielem, którego na swych rozamforach malują marłajowie wabenscy? jak również o trzech smakach poliwonnych szlamu oceanicznego na wodocji przyrocznej i o kwiatku łubutku, który myśliwych staromalfanckich wali siarczyście na odlew świtem wzruszony i jak wyprowadzić wzór na dostawę kąta podstawy wieloboku i koseandrem zwanego... I kto był jubilerem Fauciusza, rzeźnika Mańkuta Buwantów? I ile pism filatelistycznych będzie wychodziło w roku 70 tysięcznym na Mokronauci? I gdzie znajduje się trupek Cybrycji Kraśnopiętej, którą gwoździem przebił popijanemu niejakim Malkonder? I czym się różni maciąg od naciągu? A także kto ma najmniejszą w kosmosie pielownicę wzdłużną, i dlaczego pchły smoczkotyłkie muchu jeść nie chcą? I na czym polega grazwa na balansjer zadni ściągany? I ile było ziarenek lwi chwostu w tej kupce, co ją Abrukwian polistny nogą trącił, kiedy się pośliznął na ósmym kilometrze szosy albancierskiej w dolinie wzduchów szedziwych i pomału diabli go zaczynali brać, bo już mu świtało że wszystkie owe całkiem prawdziwe i ze wszechmiar sensowne informacje zupełnie nie są mu potrzebne gdyż zrobił się z tego groch z kapustą od którego głowa pękała a nogi drżały a demon drugiego rodzaju działał z szybkością 300 milionów informacji na sekundę i milami skręcała się już papierowa taśma i zwolna pokrywała zwojami buja dyplomowanego omotując go jakby białą pajęczyną a brylancik pisaka drgał jak szalony i wydawało się zbójowi, że zaraz już dowie się rzeczy niesłychanych, takich, które mu oczy na istotę bytu otworzą, więc wczytywał się we wszystko, co leciało spod brylancika. A były to pieśni o pilcze kwajdonosów i rozmiary pantofli nocnych na kontynencie Gondwana z pomponami i grubość włosów, które rosną na czole miedzianym paciornika wębrucznego i szerokość ciemiączka mowląt pasiebnych i litanie zaklinaczy armięckich dla obudzenia wielebnego ćpiela grosi, piulka, i owerdiery diukońskie i sześć sposobów ważenia zupki grysikowej i trutka drobna na astryjny i sposoby łechtania ckliwego i nazwiska obywateli białowierni cimskiej na literę M się zaczynające i opisy smaku piwa grzybkiem nadsutego. Aż mu w oczach zamrowiło i wrzasnął wielkim głosem, bo miał dość. Lecz już go informacja trzystu tysiącami mil papierowych spowiła i spętała, że nie mógł się ruszyć i musiał czytać dalej. O tym, jaki początek drugiej księgi dżungli napisałby Rajoland Kipling, gdyby go wtedy brzuch bolał. I o czym myśli zmartwiony niezamęściem wieloryb. I jakie są zaloty miłosne muchatek trupnych, i Jak można załatać stary worek, i co to jest strzybło, i czemu się mówi szewc i krawiec, a nie krawic i szewiec, a także ile można naraz mieć siniaków. Potem zaś przyszła druga seria rozróżnień między trelami i morelami: że pierwsze są łyse, a drugie mają włoski, a dalej, jakie są rymy do słowa kapustka, i jakimi słowy obraził papież Ulm spendery? Antypapierza mulma i kto ma granicę grzebienną. Wtedy bardzo już rozpaczliwie usiłował się wydobyć z matni papierowej, lecz rychło osłabł. Odpychał taśmy, darł je, odrzucał, lecz miał zbyt wiele oczu, aby się chociaż przed niektóre jakie owe nie dostały informacje, więc zmusł się dowiedział, jakie są kompetencje stróża domowego w Indochinach. I dlaczego nadojderowie z Flutorsji wciąż mówią, że ich zawiało? Lecz kiedy zamknął oczy i znieruchomiał przywalony lawiną informacyjną, a demon dalej owijał go i spowijał papierowymi bandażami, każąc straszliwie zbuja gębona dyplomowanego za jego łapczywość bezmierną wiedzy wszelakiej. Po dzisiaj siedzi tak ów na samym dnie swoich śmieciar i śmietnic, Górami papieru zakryty, a w półmroku piwnicznym najczystszą iskierką drży i trzęsie się pisaczek brylantowy, notując wszystko, co demon drugiego rodzaju wyłuskuje z pląsów atomowych powietrza, które płynie przez dziurkę starej beczki. I dowiaduje się, gwałcony informacji potopem gębon nieszczęsny, różności nieskończonych o pomponach, krakonach. I o własnej przygodzie, tu przedstawionej, bo i ona znajduje się na którymś kilometrze wstąg papierowych, jak również innych historii oraz przepowiedni, losów wszelkiego stworzenia, aż po zgaśnięcie słońc, i nie ma dla niej ratunku, gdyż tak go srodze konstruktorzy ukarali za napaść zbójecką. Chyba, że się wreszcie kiedyś wstęga skończy, bo papieru zabraknie.